Halo, halo, dzień dobry, witam Was przeserdecznie, kochani, dokładnie za 23 sekundy pomiędzy KS Talent a Futbol Akademii Bolesławiec, czyli małe nasze derby. Zakończy się mecz, kochani, zobaczcie. I ach, niewiele brakło, kochani. Futbol Akademii Bolesławiec prowadzi 1-0 w tym zaciętym spotkaniu. 10 sekund do końca. Sabuś nasz, kochani, Cichorzewski oraz Szybciorek to część naszego FC Yellow, pamiętacie, ale oni dzisiaj grają z KS Talent, bo to ich macierzysty klub, a na Murawę wychodzą kaczuszki, kochani, także witamy serdecznie nasze kaczki, kochani, Gutek, Oski, Szymek, Łuki, Naśka, Zinek, Piotrek, kochani, Zinek, Cypek, to oni będą się tu za momencik bawić, natomiast jeszcze raz Was serdecznie witam, zobaczcie, kochani, mamy szaliki, mamy świetną atmosferę, także, kochani, ja robię w tej chwili zapis oczywiście kamerą normalną, także macie pierwszy mecz nasz, gramy z gromadką, za chwileczkę będziemy oglądać pierwsze minuty naszych kaczuszek, zobaczymy, w jakiej są formie, zobaczymy, czy się pojawią jakieś bramki, zobaczymy, kochani, jak tutaj zapunktują, dlatego że po pierwszym spotkaniu, kochani, już wiemy, że na pewno Futbol Akademii ma 3 punkty, a Kapek, Warek z gromadką mają po punkcie jednym. Mamy w tej chwili, kochani, po okrzyku kaczuchy, no powodzenia, dobrej zabawy, słuchajcie, pierwszy mecz naszych chłopców, no zobaczymy, jak im się będzie grało, trzymajcie kciuki. No, leci pompa. Kochani, powiem Wam tak, no dzisiejszy piątek to rozruch naszej imprezy. Przypominam Wam, kochani, że od jutro tutaj będzie 140 osób, 140 piłkarzy będzie, plus kibice. To będzie naprawdę hala wrzała. Dzisiaj mamy tylko 5 drużyn, albo aż 5 drużyn. Chcemy, kochani, w tym momencie jakby zyskać parę minut z niedzieli, żebyśmy mogli spokojnie przeprowadzić różnego rodzaju konkursy, zabawy. Natomiast patrzcie. Pierwsza bramka otwiera Gutek. Brawo, Szymuś, piękna asysta. Gratulujemy. No, szybko wchodzimy w ten mecz, natomiast mamy dokładnie 30 sekund. Nawet nie potrzebowaliśmy. Mamy bramkę numer 1. Także zobaczcie, ładnie uchwyciliśmy tego gola. Patrzcie. Gutek powalczył o piłkę w powietrzu. Tak, jest ręka. Szymuś dotknął piłkę. Bardzo czujnie pan sędzia sędziuje. Świetnie. Uwaga. Patrzcie, mamy kontrę. Brawo, Oski. Gutek. Brawo. Aj, myślałem, że to bramka numer 2. Oski, świetna piła, brawo. Ładne to było, kochani. Gutek troszeczkę chyba za długo poczekał z tym strzałem. Bramkarz go wyczekał. Także nie mamy podwyższenia rezultatu. Mamy Piotrka. Pięknie. Gutek z asystą. Szymuś z bramką. Brawo. Teraz w drugą stronę, kochani. Mamy brawo. Piękny pojedynek. Pięknie się chłopcy z przodzie tam rozumieją. Naprawdę wygląda to bardzo atrakcyjnie. Uwaga. Zobaczcie, uchylam się tutaj, nie komentuję za głośno, żeby im tutaj nie przeszkadzać, dlatego że jesteśmy blisko linii. Natomiast zobaczcie, oczywiście skład znacie, tak, Hubert na bramce, Hubert na co dzień, kochani, zawodnik BKS-u Bolesławiec, Oski i Gutek, patrz, piękna piła, brawo. Troszkę zabrakło przy niej, proszę bardzo. Przypominam, że gramy piłką halową dzisiaj, kochani, także jest szansa pobawić się naprawdę w świetny, techniczny sposób, co nam Gutek właśnie w tej chwili zademonstrował. Poszła piłka na Oskiego, natomiast patrzcie, brawo, mamy odbiór. Świetnie, bramkarz tutaj, kochani, popisał się świetną interwencją. No, bał się Gutek zaryzykować i słusznie, bo nadziałby się tam, słuchajcie. Brawo, Szymek, z takiego ostrego kąta bramka, no fiu fiu, robi wrażenie, brawo. Czy można kamerkę poziomo? Nie można, bo mi w tym momencie nie wiem dlaczego krzyczy, żebym obrócił kamerkę. Patrzcie, Gutek. Aj, szkoda, że to przyjął. Szkoda, że z pierwszej nie walił, kochani, bo to mogła być bramka. Jest przy kontakcie Hubert.
Mamy, kochani, aut 6 minut 34. Ja wiem, że byście chcieli kamerkę poziomo, natomiast słuchajcie, to jest króciutka zajawka dla was, dla tych z was, którzy jesteście, żebyście wiedzieli, że patrzcie, to jest rzut wolny, a chyba ślizg mieliśmy, tak? Także Gutek się ustawił do strzału, zobaczmy to. Uwaga. Ale to przymierzył! Brawo, kochani! Jest kolejna bramka, no super, gratulujemy serdecznie. Kochani, no sporo tych trafień, natomiast strzał był naprawdę piękny, technicznie uderzony, nie było to silne, nie było to mocne, słuchajcie, patrzcie. Mamy tutaj aut kaczek. Troszkę mocną tą piłkę Oski rzucił, kochani, nie było szans na dojście. Natomiast widać, że są w fajnej kondycji, widać, że się dobrze bawią. To jest jeszcze raz aut. Brawo. Brawo, Guciu, piękny odbiór. Super. Teraz chyba mamy faul tutaj dla chłopców, piątkę z Oskim, tak, super. Świetnie się bawią, kochani. Mój komentarz zamilkł, ale też pamiętajcie, z tym kibicem. Kocham, kiedy kaczki grają. Naprawdę robią to świetnie. Patrzcie. Jeszcze Gutek wyłuskał tą piłę. Brawo, Ozi. Świetnie. Brawo, jesteśmy w grze. Długo tam trochę, ale ładnie. Ładnie rzucone. Brawo, Oski z bramką, brawo. Zbucior z asystą, Oski z bramką, schodzi czwórka odpocząć, druga czwórka się pobawi, mamy teraz Zinka, mamy teraz, kochani, Naśkę, mamy Cypka i Łukiego. Słuchajcie, teraz ich zabawa, brawo. Uwaga, patrzcie. Mamy, kochani, 5-0 w wyniku. Uwaga. I kochani, nie zdecydowała się Nasia na strzał, troszkę się wystraszyła, ale przypominamy wam, że Nasia to zawodniczka 2008, kochani, także z kim gramy FC Yellow, kochani? Gramy pierwszy mecz z gospodarzem, czyli z Gromadką. To nasz pierwszy mecz, kochani, w którym najprawdopodobniej zapunktujemy. Przypominam, że przed nami jeszcze 10 takich meczy, patrzcie. Cypo jest, Zinuś. A i Naśka z prawej by odpaliła, mielibyśmy próbę strzału, spróbowała z lewej. Zobaczcie, jak ona tam pięknie, ciężko pracuje. Natomiast zobaczcie, mamy kontrę, ale Łuki, kochani, no, panuje tutaj. Panuje w tym meczu, świetnie, mamy Cypka. Brawo, brawo, brawo. Świetnie. A i nie wchodzi to, szkoda, szkoda, kochani, ale jeszcze wejdzie, nie przejmować się, patrzcie, teraz chyba do 3 razy sztuka,
Tak jest, teraz kochani Cypuś z asystą, z bramką Zinek, brawo, mamy szóstą bramkę. Kochani, no ciężko się chłopcom z gromadki gra, ja mówiłem o tym już dzisiaj, że to naprawdę wspaniała ekipa, ale oni są dopiero na starcie, oni jeszcze mają swoje doświadczenie naprawdę dużo niższe, kochani. My tutaj mamy ekipę, która 6 lat w większości gra w piłkę nożną, kochani, także naprawdę to jest banda, która no kochani, nie jest łatwa do ogrania, naprawdę, także trzeba brać troszeczkę poprawkę na ich mecze, dlatego że to mają bardzo, tak jak mówię wam, duże doświadczenie meczowe, kochani, patrzcie, jak Łukasz ładnie wyprowadził piłkę, no nie troszkę brakło, piłka doszłaby do nasi, natomiast patrzcie, uwaga, brawo Cypuś, świetnie, brawo, fajnie, na szybkości próbował to zrobić. Także słuchajcie, kochani, no za momencik będę się z wami rozłączał po tym live'ie. To jest tylko króciutka wzmianka dla was na temat pierwszego meczyku naszych Yellow z gospodarzem. Tam mamy do końca około minutę 4, także uwaga. Brawo, czy będzie honorowy gol? Dla gromadki nie udało się. Natomiast mamy, słuchajcie, brawo. Mamy w tej chwili, słuchajcie, 44 sekundy do końca. Prowadzi nasza fajnie piłkę. Brawo, dostaje Cypuś. Brawo. Brawo, piękna trójkowa akcja. Brawo, Naśka teraz z bramką Cypek. Kochani, 26 minut, sekund do końca. Ładną akcję rozprowadziła tutaj Naśka ze środka na Zinka. Zinek podzielił się z Cypkiem i mamy gola. Brawo, Nasiu. Słuchajcie, pamiętajcie, Nasia ma 2 lata mniej od swoich kolegów, którzy tu grają. 2 rok, bo mamy trochę zawodników 2,7, troszkę 2,6. Przypominam, że to ta kategoria wiekowa się bawi. Natomiast, kochani, dla widzów na stacjonarnej kamerze będziemy dla was zapisywać wszystkie mecze naszych kaczek. Także będziecie mieć, kochani, 11 takich spotkań. Pierwsze spotkanie za nami. Mamy wpisane, słuchajcie, 7 do 0 po pierwszym meczu kaczek. Także widzom stacjonarnym dziękuję, a z widzami, słuchajcie, się pożegnam. Trzeci mecz normalnie leć. No, kolejny mecz. Czwarty, czyli czwarty mecz gra teraz. A potem ty odpoczywasz. Słuchajcie, kochani, ja się z wami rozłączam, w takim razie czekajcie, pomogę przy organizacji. Ale czwarty mecz to jestem ja, a przed chwilą grałem.